Adam, znajdujemy się teraz na egzaminie wewnętrznym. Dostałeś ode mnie kluczyki. Kolejność zadań jest określona. Na początku egzaminator, na samym początku egzaminu poprosi cię o wskazanie dowodu osobistego, przedstawienie się, to już mamy to za sobą. I teraz zapyta się, czy znane są panu zasady egzaminowania. Zasady egzaminowania? Nie pamiętam. Jeżeli powiesz, że nie znasz zasad egzaminowania, to egzaminator cię nie może dopuścić do egzaminów. Zasady egzaminowania polegają na tym, że musisz wiedzieć, jakie zadania czekają cię na egzaminie, co jest po kolei, że jest przygotowanie do jazdy, że jest obsługa, że jest jazda pasem ruchu do przodu, do tyłu, że jest górka, za co oblejesz od razu, a za co, w jakich sytuacjach możesz popełnić błąd i egzaminator kontynuuje sam egzamin. I to wszystko znasz, tak? Tak. Okej. Okay. Dostałeś ode mnie kluczyki i proszę, przygotuj się do jazdy. Przygotuj się do jazdy. Już poprawiłem siedzenie, żeby do jazdy. Tak? Więc następnie chciałbym przygotować lusterka. Do tego potrzebuję włączyć zapłon, to był? Tak. Więc, żeby włączyć zapłon, to wsadza się kluczyk. Tak. I się przekręca, ale nie chcę się przekręcić i nie jestem pewien dlaczego. Nie chcę, miałeś próby przekręcenia kluczyka, spróbuj może jeszcze raz delikatnie. I kluczyk się nie jest w stanie przekręcić, prawda? Jest blokada. Tak. No widzisz, rzadko się tak zdarza, ale to ci chcę od razu też powiedzieć, że to, że mamy blokadę na kluczyku, że nie możemy go przekręcić, związane jest z blokadą kierownicy. Więc musisz lewą ręką, spróbować kierownicę przesuwać w prawo, w lewo i w tym czasie delikatnie przekręcać kluczyk. Spróbuj to zrobić. Widzisz? Delikatnie kluczykiem dalej jeszcze. O, widzisz? Poszło? Tak, poszło. No właśnie. Czyli bez tej informacji na egzaminie państwowym, powiedzmy, że my musimy to teraz jakby prowokować, żebyś na egzaminie państwowym, jeżeli taka będzie sytuacja, żebyś umiał sobie poradzić, tak? Już tak. Będziesz umiał. Dobrze. Super. No to dalej. To dalej. Jest włączony zapłon, czyli mogę poprawić lusterko. Pan nie musi zapinać pasów, ale gdyby ktoś jeszcze z nami jechał, to musiałbym poprosić. Bardzo dobrze. Dobrze. Po kolei nie śpieszymy się na egzaminie, ważna jest dokładność. Dobrze. Więc światła mijania włączone są. I teraz. Nie, najpierw ściągamy hamulec ręczny, włączamy... Nie. Dobra, i mamy błąd pierwszy, tak. W przygotowaniu do jazdy. Najpierw... Masz błąd pierwszy w przygotowaniu do jazdy. Tak. Egzaminator jeszcze na tą chwilę nie powie ci, jaki to jest błąd, tylko powie, proszę pana, proszę wyłączyć silnik. I proszę jeszcze raz przejść przez procedurę przygotowania do jazdy. I odpalenia silnika. Dobrze. Bo damy na po drodze nastąpi błąd. Dobrze, jeszcze raz. Spokojnie. No spokojnie, tu się nic nie dzieje. Tak. Ważne, żeby przeanalizować. Przeanalizować. Dobra, i mamy drugi błąd i to już jest koniec egzaminu. Dobrze. Teraz proszę zobaczyć, jaka sytuacja jest. Co jest ważne na egzaminie? Czy to ma sens, czy nie ma sensu? Właśnie, co my teraz zrobiliśmy? Teraz dopiero wyłączyłeś światła, a dwa razy zrobiłeś ten sam błąd, czyli włączyłeś światła jako pierwsze. Jako pierwsze. Jako pierwsze. I później włączyłeś silnik jako drugi. Czy to jest dobra kolejność?
No nie. No nie. Czyli jeżeli egzaminator wskazał, że to jest pierwszy błąd przygotowań do jazdy, to co trzeba było zrobić? Wyłączyć światło, włączyć silnik i potem po włączeniu silnika. No właśnie. Zdarzają się tego typu błędy na egzaminie, więc trzeba na spokojnie skupić się i przeanalizować. To z tych, jakby z tej serii błędów, które kursanci wykonują, to jest ten błąd właśnie złej kolejności przygotowań do jazdy. Dobrze? Spróbujmy to zrobić jeszcze raz. Czyli tak, my będziemy kontynuować egzamin, ale na egzaminie państwowym według regulaminu i tych wszystkich procedur już by było koniec. Tak. Więc to właśnie dlatego egzaminator się pyta na samym początku, czy znane są panu zasady egzaminowania. I o to tu właśnie chodzi, że to te procedury musimy znać. Ok? No to panie Adamie, proszę bardzo, jeszcze raz. Zero. Tak. 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 Teraz tak. I dokładnie tak. To jest dobra kolejność. Na to się zgadzamy i potwierdzam, że to jest dobrze. Dobrze. Teraz w prawo. W prawo. Okay. Teraz podjeżdżam. Dobrze. I teraz. I w prawo jeszcze raz do jeszcze wyjazdu. Raz. Tak. Wyjazdu. Dobrze. Na tej drodze będziemy zawracać w pierwszym dozwolonym miejscu. Teraz mamy niewykonanie polecenia, bo właśnie mieliśmy zawrócić. No tak, ale to nie może pan jechać prawym pasem rozpędzony, jak wiemy, że zbliżamy się do miejsca, w którym mamy wykonać polecenie. Proszę już teraz jechać, ma pan niewykonanie polecenia. Dobrze, zjechać gdzie? Nie, 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 proszę dalej kontynuować. Jechać. Dobrze, kontynuować. Rozumie pan? Tak. Rozumiem, co się stało. Co trzeba by było zrobić, żeby akurat w tym miejscu móc zawrócić? Trzeba by płynniej zmienić pas. Ale nie dało się, bo jechały samochody, nikt pana nie puszczał. Co trzeba było zrobić? Co trzeba było zrobić? Żeby tam mimo wszystko zawrócić. Co trzeba było zrobić? Wymusić pierwszeństwo, to nie można. No jak wymusić pierwszeństwo? No nie wolno, to by był całkiem przerwany egzamin. No właśnie. Czyli co trzeba było zrobić? Jeżeli jadą samochody, pan ma włączony kierunkowskaz, co trzeba było zrobić? Zatrzymać się na swoim pasie z włączonym kierunkowskazem i zmienić pas przed tym miejscem czy skrzyżowaniem, w którym miał pan to wykonać, bo inaczej wyjedzie pan z Wrocławia, bo we Wrocławiu jest duży ruch i nikt pana nie będzie chciał puścić, to nie znaczy, że pan ma wyjechać z Wrocławia. Rozumie pan temat, tak? Czyli jeżeli nas ktoś nie puszcza, to my kierunkowskazem sygnalizujemy, że chcemy mimo wszystko zmienić pas i zwalniamy, później faktycznie się zatrzymujemy. No ale dobra. Zatrzymujemy się tam. Co teraz? Dobrze. Na egzaminie państwowym proszę pamiętać, że jedno niewykonanie polecenie może być. Jedno nie, tak, jest dozwolone. Natomiast drugie już był przerwanym egzaminem. Tak jak z kierunkowskazami. Jeden raz możemy nie włączyć albo błędnie włączyć, ale hej! Ale co ty zrobiłeś? Ty nie mogłeś wjechać, ty jedziesz swoim pasem, to już jest na pewno przerwany egzamin, dlatego że miałeś jechać swoim pasem, nagle bez kierunkowskazu wjeżdżasz na sąsiedni pas, gdzie jadą samochody. No nie, tak nie wolno. Tak? Wiemy o tym. Musisz jakby kojarzyć, gdzie znajdujemy się w ramach swojego pasa. Nieraz bywa tak, że nie jest tak idealnie droga prosta.
pojawiały się pasy, my jesteśmy przy tym pasie przy krawężniku, tak? To dlaczego chciałeś zjechać? No nie skojarzyłeś tutaj, nie popatrzyłeś na znaki poziome, pojawił się pas. Dobrze. Znaczy dobrze, no niedobrze, w sensie takim, że tutaj popełniłeś duży błąd. Dobrze, teraz w sensie takim polecenie następnego spróbujemy. Zawracamy na pierwszym dozwolonym skrzyżowaniu. Spróbujmy w ten sposób. Dobrze. My już musimy tutaj teraz przejść z trybu egzaminacyjnego na ten tryb szkoleniowy, dlatego że tutaj już stworzyłeś zagrożenie w ruchu drogowym i z automatu wtedy już... Tak, przy zmianie pasa pamiętajmy o lusterku lewym i martwym polu, bo tego nie było, nie widziałem tego. Więc tutaj nie ma zakazu. A jaki zakaz zobaczyłeś? Nie. Jaki znak zobaczyłeś, który ci zabronił zawracania? No bo ja nie widziałem żadnego znaku, może ty zauważyłeś, a ja go nie widziałem. Zmieńmy pas na prawy, bo nie możemy jechać lewą stroną, bo to jest pas do wyprzedzania. Tak. Proszę mi podpowiedz, jaki znak zobaczyłeś, który ci zabroniłby zawracania na tym skrzyżowaniu? Nie wykonałeś znowu polecenia. Tak. Ale jaki znak? Sygnalizacja świetlna. Dobra. Sygnalizacja świetlna. Jaki był sygnalizator? Kolizyjny. Kolizyjny. Czyli on zabrania zawracania? Nie. Nie. To jaki znak zobaczyłeś, po którym stwierdziłeś, że nie zawrócisz? No widziałeś, był znak D1, czyli droga z pierwszeństwem. Oznajmia nam, że jest skrzyżowanie. Był sygnalizator świetny. Sygnalizator S1, który mówi, że jest skrzyżowanie kolizyjne. Ja tam po drodze nie widziałem ani zakazu zawracania, ani nakazu na jazdę na wprost. Mhm. Czy ty coś takiego zobaczyłeś? Nie zobaczyłem właśnie. No to dlaczego nie zawróciłeś? Bo to już masz któreś jakby niewykonanie polecenia. To już byłoby koniec. Tak, trzeba uważać, jeżeli chodzi o te polecenia zawracania. Ono to nie jest skomplikowane. Powinien sobie z tym poradzić. Musisz analizować bardziej, wiesz? Ale dojdziemy za chwileczkę do tego. Na razie jedźmy. Tak, droga prowadzi ten pas. Czyli jeżeli nie ma polecenia, że skręcamy w prawo lub w lewo, jedziemy na wprost, tak? Dobrze. Tak prowadzi nas. No dokładnie. I teraz poproszę cię, żebyś skręcił w lewo. Na pierwszym dozwolonym skrzyżowaniu skręcamy w lewo. Dobrze. Uważaj, tutaj są blisko zaparkowane samochody, to trzeba troszeczkę. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Czyli był znak, który oznajmia nam, że jest skrzyżowanie, ale był też zakaz, więc jest wszystko jasne. Hasło jest dalej aktualne, więc jakbyś nie jesteś pewien, to się zapytaj. Nie widzę żadnego lusterku tramwaju, więc mogę wjechać tutaj. Mhm. Zbliżamy się do następnego skrzyżowania, w którym miałeś skręcić w lewo, właśnie tutaj. Tak. I nie skręciłeś, czyli następne niewykonanie polecenia. Musimy to przeanalizować za chwileczkę, tak, bo masz totalny problem z wykonywaniem poleceń. Widziałem ten, był jeden pas tylko dla bus oraz taksi, ale... Były też strzałki, był skręt w lewo. W lewo był dla wszystkich. No właśnie, to dlaczego nie zmieniłeś pasa?
bo ten. Spróbujmy. Tak się mnie zmylił. Ale on był wcześniej. My jedziemy jakby cały czas te 100, 200, 300, 400 metrów. Tak naprawdę wzdłuż tego pasa dla pas busa cały czas jedziemy. W lewo. Cały czas jest hasło aktualne, tak? I teraz zobacz. Jakbyś pierwsze wykonał polecenie zawracania, to byśmy tu w ogóle nie dojechali. Tak. Tak, co komplikujemy sobie życie, bo dojeżdżamy do miejsc, w którym byśmy nie chcieli być, na przykład, tak? No, tu jest co prawda cały czas strefa egzaminacyjna, bo znajdujemy się w strefie egzaminacyjnej, ale już pogrążyłeś troszeczkę się. Wyłącz drogowe światła, bo masz drogowe do siebie, drogowe? do siebie. O. Ale Adam, nie. Nie może przekroczyć tej osi jezdni, bo zobacz. Jak teraz przekroczysz tą oś jezdni, pas bus masz w jedną stronę i pas bus masz w drugą stronę. Jak przejechałbyś tam dalej do tych samochodów, no to byś zajechał drogę tym pojazdom, które prawidłowo chcą jechać, tak? Ten pas bus nie tylko jest dla taksówek, dla autobusów, tylko też dla pojazdów elektrycznych. Rozumiesz? Tak. I to byś zajął im miejsce i to by było nie w porządku, tak? Jako utrudnienie ruchu byś miał tutaj zakwalifikowane. Środek jezdni, jesteś na drodze dwukierunkowej, czyli dalej nie przejeżdżamy jak środek jezdni. Chyba że znaki poziome mówią co innego, tutaj nic nam innego nic nie podpowiada, tak? Co teraz? Na co czekasz, Adam? No przecież zatrzymał się w samochód idealnie, a ty stoisz, jak już się taka sytuacja teraz dotknęła, że samochód ewidentnie zatrzymał się, żeby cię przepuścić, to nie możesz zasypiać, tak? Tylko podejmujesz decyzję, bo to było bardzo czytelne. Za blisko jedziesz samochodu, za blisko. To jest bardzo blisko samochód zaparkowany. Jeżeli tak będziesz blisko jechał, egzaminator ma prawo zatrzymać pojazd. Bo pamiętajmy, że mamy tą strefę jakby wrażliwą, jeżeli chodzi o odległości. Ty omijasz pojazdy zaparkowane i masz jeszcze lusterko wystające bardzo, bardzo blisko. Jeżeli nie będziesz tej odległości odczytywał prawidłowo, to egzaminator ci naprawdę zatrzyma samochód.